Dzień dobry, to jest program Przestroga Pedagoga, a moim gościem jest pan Marek Jarosz, pedagog z pierwszego zespołu szkół im. Stanisława Staszica. Witam państwa, witam panie Rafale. Dzień dobry. Pod ostatnim naszym materiałem jeden z naszych stałych czytelników zadał wręcz dramatyczne pytanie. Skąd się bierze agresja u młodzieży? I o tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, ale zanim porozmawiamy, krótko tylko nakreślę sytuację, z której to pytanie się wzięło. Otóż jakiś czas temu w Szlichtyngowej doszło do bójki. Dwóch młodych, najprawdopodobniej kibiców określonego klubu, pobiło młodą osobę, która kibicowała, ale innej drużynie. I jeden, nie wiem czy z uczestników, ale jedna z osób, która się wypowiadała na temat tej bójki, powiedziała między innymi tak. Otóż trzeba bronić barw swojej drużyny. Jeżeli ktoś wychodzi z szalikiem drużyny przeciwnej, to musi się liczyć z tym, że drużyna przeciwna może chcieć mu odebrać ten szalik. I w związku z tym, żeby odebrać, no to trzeba jakieś pokłady agresji, tak, walczyć. Ale powiedział też coś moim zdaniem ważnego. A właściwie tak, to też był taki dramatyczny głos. A co ma robić młodzież w Szlichtyngowie, jeżeli nic jej się nie organizuje? Aha. Ale zacznijmy od tego, skąd agresja, pana zdaniem, u młodzieży? Skąd u młodzieży? W człowieku jest agresja. My jesteśmy agresywni, żeby zaistnieć. To jest najprostszy sposób zaistnienia. Łatwiej się pamięta ludzi, którzy są agresywni. Jeśli komuś o to chodzi, żeby być zapamiętanym, to radzę być agresywnym, bo wtedy na pewno ludzie zwrócą uwagę. Nawet jeśli to jest destrukcja, nawet jeśli to jest zniszczenie czegoś. Ludzie nie pamiętają, kto zbudował aleksandryjską bibliotekę, ale pamiętają, kto ją spalił. To nazwisko jest w historii powtarzane. I jeśli ktoś długo coś buduje, a inny przyjdzie i to zburzy, to tego burzyciela się zapamięta. Chamstwo, ostre odzywki, złe zachowanie, to się pamięta. Takich uczniów ja też mam w głowie gdzieś tam, którzy się wyróżniają w ten sposób. Agresja jest w nas i w młodzieży nie trzeba dzieci uczyć agresji. Dziecko jest agresywne wtedy, kiedy ma chęć zaistnieć i chce jakąś korzyść odnieść, nie? W piaskownicy. Jest silniejszy, łopatką drugie dziecko po głowie, czy tam piaskiem sypnie. Nie musi tego nikt uczyć. Agresja jest sposobem, jest stanem istnienia człowieka. A taką agresję, o jakiej wspomniałem, czyli bójka między tymi ludźmi, taka agresja jest pana zdaniem zasadna? Bo oni właściwie powołują się na jakieś takie rycerskie zasady. Tutaj jeden sztandar, tutaj drugi sztandar, trzeba bronić tych sztandarów. Tak, idealnie by było, gdyby te sztandary były bronione na arenie sportu, na boisku. Jedna drużyna lepiej gra, no to przeciwna drużyna potem jej składa gratulacje i kibice przeciwnej drużyny składają gratulacje kibicom tej wygranej drużyny. Ale tak się nie dzieje. Prawdą jest to, co pan powiedział, ten cytat, że jeśli ktoś zakłada szalik swojej drużyny, to musi się liczyć z tym. I to już nie jest prawo jakieś rycerskie, tylko to jest rzeczywistość, taka jest. Musi się z tym liczyć, że dostanie w dziób od tamtej drużyny, która jest przeciwna, czy od kibiców tej drużyny właściwie. Niezależnie od wyniku, bo pobić można kibica przeciwnej drużyny, jeśli wygrał, jeśli jego klub wygrał, lub jeśli jego klub przegrał. Nie ma znaczenia. To jest po prostu agresja dla agresji, sposób zaistnienia. Nasi górą, nie? Im nas więcej, tym bardziej dołożymy, tym drugim dokopiemy im taki rodzaj zaistnienia. Bo w świecie kibicowskim i jedni mówią o takich kibicach, że są to chuliganie, znowu ci, którzy biorą udział w takich zadymach, bójkach, uważają, że to jest coś normalnego. Pana zdaniem należy piętnować takie zachowania? Należy piętnować takie zachowania wszędzie. Zachowanie kibicowskie nie jest niczym bardzo odmiennym od zachowań agresywnych w szkole, w rodzinie, czy w jakiejkolwiek grupie społecznej. To jest to samo, tylko pod inną barwą i zastosowanie przemocy. Może troszeczkę takiej teorii powiem, że jest kilka rodzajów agresji i można to rozróżnić na takie agresja sama w sobie, bez żadnego celu. Następnym etapem jest przemoc. Czyli taka agresja ukierunkowana na zysk, na jakąś korzyść,
przemoc długotrwała, będziemy ją nazywać znęcaniem się. I wreszcie ostatnio modny stalking, który jest również połączony z agresją, ale nie musi. Stalking jest dręczeniem drugiego człowieka dla samego dręczenia, dlatego żeby jemu dokopać, i również ma cechy długotrwałe. I to te wszystkie elementy mają miejsce w dzisiejszym świecie wśród młodzieży i wśród dorosłych. Może wśród młodzieży bardziej, bo mają technicznie większą sprawność. To, co my oglądamy na poziomie rzeczywistym w klasie, nie odpowiada temu, co się w tej klasie naprawdę dzieje. Bo dzisiaj klasa każda ma dwa życia. Pierwsze to jest w szkole, a drugie jest w wirtualnym świecie i niekoniecznie po południu, bo coś dzieje jednocześnie. Jakby wysyłają sobie SMS-y obraźliwe, chamskie, z wyzwiskami w czasie lekcji, ale buzia na wierzchu jest uśmiechnięta, on jest sympatyczny, ale posyła chamski tekst, wulgaryzm do kolegi i ten kolega nie może się skupić, bo na lekcji, ponieważ dostał zły tekst i czuje się zdołowany. A jak dostanie kilka takich postów, a jak zostanie wykluczony z społeczności na Facebooku albo ze społeczności klasowej, bo klasy mają swoje takie portale na Facebooku i tam się po prostu wymieniają różnymi informacjami i czasami uwagami, i to bardzo złymi. I my mamy czasami dostęp do tego, bo któryś z uczniów może to pokazać, nie? Jeśli się zaloguje. A jak Pana zdaniem reagować na agresję, no, szczególnie młodych ludzi, bo wydaje mi się, że przyglądając się takiej sytuacji, ludzie boją się reagować, że to chyba jest naturalne, taki strach. To jest naturalne. No, powiedziałbym tak, na zewnątrz, na ulicy nie reagować, bo to grozi śmiercią lub kalectwem. Nawet jeśli ci ludzie nie mieli złego zamiaru, a ja im zwrócę uwagę, to jestem cudownym, fantastycznym przykładem idioty, który właśnie się wystawia do pobicia. I oni mają super okazję i dla wszystkich jest to jasne. Trzeba temu gościowi dołożyć, bo on nas zaczepia, nie? To nie ważne, że oni demolują, idą i krzyczą i ta agresja jest słyszalna i jest wzbudzająca lęk w ludziach, którzy to słyszą. To naprawdę trzeba być idiotą, żeby reagować. Trzeba gdzieś się schować i zadzwonić na policję. Ale kiedy możemy reagować? Wtedy, kiedy mamy jakikolwiek układ wymuszonej relacji. Jeżeli jest to klasa na przykład w szkole, to muszę reagować. Jeżeli jest stwierdzona agresja, muszę zareagować. Nie mogę pozwolić na to, żeby agresja stała się czymś naturalnym, czymś oczywistym, że on tak musiał zrobić. Trzeba udowodnić, że nie musiał. My mamy w Staszicu taki system i on się sprawdza dosyć często, że jest gradacja kar. Jeżeli zdarzy się agresja i na to zareaguje nauczyciel, zgłasza na wychowawcy, wychowawca daje nagany wychowawcy klasy. Drugim punktem, jeśli nic się nie poprawi, ten człowiek jest nadal agresywny, to jest nagana dyrektora szkoły. Następnym punktem jest nagana dyrektora szkoły z możliwością wydalenia ze szkoły, czyli z taką klauzulą, że może być ten uczeń ze szkoły wydalony. I wreszcie zawieszenie w prawach ucznia. To działa. Ostatecznie ten ostateczny środek działa. I żeby taki uczeń wrócił do praw, do łask, to musi podejść ze swoim podaniem do każdego nauczyciela, który go uczy, i ten nauczyciel musi napisać: zgadzam się, żeby ten uczeń powrócił do szkoły. I to jest taki moment konfrontacji, moment jakiejś pokory, nauki pokory, że no muszę coś od tych nauczycieli uzyskać, nie? To wtedy trzeba reagować. W sytuacji, kiedy jest nam dany ten moment historyczny, ja i młody człowiek, i on się źle zachowuje, a ja jestem dorosły i wiem, jak trzeba się zachować, muszę to powiedzieć. Ale w sytuacji, kiedy jesteśmy od siebie w jakiś sposób zależni, i w rodzinie jak najbardziej trzeba reagować. Widziałem takie sceny, że dziecko 4-letnie kopie matkę,
bo ona się nie zgadza, żeby wziął jakąś tam czekoladkę z półki. On kopie tą matkę, a ona ze spokojem: no Krzysiu, przestań, co ty robisz, nie? Są inne metody, powiedziałbym, trzeba zareagować ostrzej. Nie zachęcam tutaj do bicia, ale muszą być ostre reakcje. Gdybym przyszedł do pana jako do pedagoga, młody człowiek, i powiedział: no nie wiem, zachowują się wobec mnie agresywnie jacyś młodzi ludzie, co pan by mu doradził? Mam takie sytuacje i rozmawiamy wtedy. Pierwsze działania rozmawiam z tymi ludźmi, którzy są autorami, czyli sprawcami agresji. Rozmawiam z nimi na różne sposoby. Jednym z takich ulubionych moich motywów jest to, że spotkamy się w trójkę, nie? Ja, ty i tata. Nie, to może lepiej nie. No a czemu? I okazuje się, że z tatą są złe relacje, albo nie ma żadnych, że jest lęk przed taką sytuacją. I to się czasami sprawdza. Jeżeli się nie sprawdza, no to z obojgiem rodziców, nie? Bo często jest tak, że mamy biorą na siebie stonowanie każdej sytuacji i to się udaje najczęściej, ale to jest przykrywanie tylko agresji, a trzeba ją w jakiś sposób wyhamować, trzeba ją skanalizować w innym kierunku. Musi ten agresor poczuć, że zrobił coś źle. Albo jeśli nawet tego nie czuje, to musi poczuć, że jeśli tak zrobi jeszcze raz, to jemu będzie jakaś krzywda, nie? Czyli to jest pierwsze jakieś działanie. A potem doprowadzam do takiej konfrontacji, gdzie te dwie strony muszą się pogodzić. I nie wolno im później, tej stronie agresywnej, powtarzać tego, ponieważ konsekwencje mogą być drastyczniejsze. Nie? To muszę dopytać, a czy relacje między dzieckiem a rodzicami, jeżeli są zaburzone, mogą wpływać właśnie w ten sposób, że dziecko na zewnątrz jest agresywne? Oczywiście, że tak. Ja czasami prowadzę zajęcia, mówimy o domu, o rodzinie i robię taki test, że młodzież pisze na kartce. Każdy musi napisać jedną rzecz ze swojego domu, której na pewno nie weźmie do swojego przyszłego domu, gdzie on będzie ojcem albo matką, albo mężem, żoną. I tam się różne rzeczy powtarzają, między innymi krzyki. W moim domu nie będzie krzyków. Co to oznacza? Że w domu, w którym w tej chwili mieszka, są krzyki, że wiele konfliktów rodzinnych załatwia się albo próbuje się załatwić przez głośne mówienie. I krzyki są w obie strony. To jest jedna rzecz. Poza tym treść tych krzyków również, wulgaryzm, jeśli są czymś w domu częstym, to ten ktoś w szkole będzie reagował dokładnie tak samo, bo to jest dla niego oczywiste zachowanie, że jeśli ktoś go zaczepia, o tym też można by długo mówić, bo co to znaczy zaczepia, nie? To jest bardzo pojęcie względne, zaczepia. Jeśli ja mówię do ucznia: schowaj ten telefon na lekcji, a on: no słuchaj, tylko chciałem coś tam odebrać. On jest obrażony, że ja mu zwracam uwagę na rzecz, której nie powinno, która się nie powinna zdarzyć na lekcji. Więc on odbiera taką uwagę jako agresję. W związku z tym reaguje agresją. I teraz jaka nasza powinna być reakcja? Musimy jako dorośli unikać agresji w reakcji. Przeciwnie, cierpliwością, nie? Jakimś tam dłuższym oczekiwaniem na to, że tam ta strona się, że tak powiem, wystrzela ze swoich nabojów i żeby odpowiedni czas znaleźć, zaczekać na to, umówić się na inny moment, gdzie można rozmawiać ze spokojem. Bo jeśli agresja, to zrodzi się z tego tylko agresja. Nie ma innej opcji. To chciałem jeszcze zapytać, znowu trochę wracając do tego pierwszego przykładu, czyli tej bójki o szaliki, bójki reprezentantów dwóch klubów, dwóch drużyn. Czy w szkole dostrzega pan agresję, na przykład wtedy, bo to też jest, ja pamiętam, za moich czasów to było jakoś usankcjonowane między młodzieżą, że kiedy pojawiali się pierwszoklasiści, to starsze klasy w jakiś sposób no, agresywnie zachowywały się również wobec młodszych uczniów. Było tak i zmniejszyło się to bardzo w momencie, kiedy powstały gimnazja. Mówię w tej chwili o sytuacji w mojej szkole średniej.
kiedy przychodzą do nas pierwszoklasiści o rok starsi niż kiedyś, jak była szkoła podstawowa ośmioklasowa. Dla nas jest to strata, dla szkoły, dlatego że ci gimnazjaliści po 3 latach są jakby wyszkoleni w pewnym rodzaju, nazwę to, bezczelności i są bardzo pewni siebie. Pamiętam jeszcze tamte klasy, które przychodziły do nas po 8 klasie, gdzie można było z tymi pierwszakami porozmawiać sensownie i mniej było tego napięcia i mniej było takich sytuacji, gdzie nauczyciel jest traktowany jako wróg a priori, po prostu, bo to jest nauczyciel, więc nie ma możliwości zaprzyjaźnienia się. Teraz o tyle jest im lepiej, tym pierwszakom, że są, czują się bardziej pewni siebie, że wielkimi grupami przychodzą z tych gimnazjów i oni już są ekipą, więc nikt ich nie ruszy i nie ma takich pomysłów wśród tych starszych, żeby uprawiać rodzaj fali, a kiedyś to było. I to było może nie agresywne, ale to było. I zdarzały się takie przypadki, gdzie właśnie pierwszaki były tam w jakiś sposób piętnowane w szkole. Myśmy to zauważali. Te przykłady były jakoś opracowywane i reagowaliśmy. To jeszcze ostatnie pytanie. A czy patrząc, bo jest Pan pedagogiem już wiele, wiele lat, czy patrząc wstecz, widzi Pan, że różne formy agresji, jest ich więcej z roku na rok, czy mniej wśród młodzieży? Powiedziałbym, takimi falami to się dzieje. Były za nami, myślę, najgorsze czasy, gdzie dochodziło do sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, to mamy już to za sobą. Takich nie ma. To agresja przeszła na inny poziom albo inne pole ze względu na ciągle rosnący rynek technologiczny. Jak można to zrobić bez bólu dla siebie, bez żadnego ryzyka. I przeniosła się na tą sferę psychiczną bardziej, gdzie poszturchiwania, szarpanie jest już mniej satysfakcjonujące dla agresora, ale dowalić komuś na Facebooku albo w jakikolwiek inny sposób, ale właśnie tak, że wyszydzając, wyśmiewając, to tych zdarzeń mamy więcej. A to Pana zdaniem jest bardziej bolesne? Jest bardziej bolesne. I tak, większe rany pozostawia, bo po stłuczeniu czy pobiciu można się wyleczyć i potem nawet w jakiś sposób się ci ludzie potrafili znowu zakumplować, sobie przebaczyć. A to, co się na siebie nawypisywało, i to nie tylko chłopcy, dziewczyny też mają obrzydliwy, wulgarny język, zgadzają się. To jest też różnica, którą zauważam z roku na rok coraz większa. Większa tolerancja u dziewczyn na wulgarny język chłopców, nie zwracają na to uwagi. Kiedyś nasze dziewczyny, jak nam się tam coś wyznało, to mówiły to słowo, przestań, nie odpowiada mi to. Dziewczyny reagowały. W tej chwili nie tylko nie reagują. Dziewczyny wchodzą w ten język i zdarza mi się wielokrotnie słyszeć w grupie mieszanej żeńskie głosy, które wypowiadają obrzydliwe wulgaryzmy. To dziękuję za tę rozmowę i za rozmowę o agresji wśród młodzieży i o różnych formach tej agresji. Moim gościem był pedagog z pierwszego zespołu szkół imienia Stanisława Staszica, pan Marek Jarosz. Dziękuję.